Zalew Sulejowski, potocznie nazywany Zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od Łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami, przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. No, zawitaliśmy nad zalew do portu. Chcę przykręcić ten element dziobnicy, który poprawiłem. Tutaj weźmiemy, zamontujemy go na górę. Mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko dobrze. No, salingi już odkręcone. Troszkę oblazły. Z lakieru. Po tej stronie ładnie, ale od góry, gdzie słoneczko wypalało, poprawimy. Dobra, to co? Wyłączamy ogrzewanko. Tam już chyba się nagrzało. Zobaczymy, jaka temperatura jest w środku zaraz. A, 15 stopni pokazuje termometr. A, tu za ciemno, żeby było widać, ale no to już jest na te 4, które jest na dworze. Zawsze troszeczkę wilgoć się przemieszała. Dobra. Kończymy, wyłączamy i czekamy. Jeszcze przejdę na chwilkę na brzeg zalewu, pokażę, jaki stan wody jest teraz. A tutaj port już w stadium zimowym. A tu nasza łódeczka opatulona, ale z przewiewem. Także w środku nie ma żadnej stęchlizny. No, dzisiaj temperatura już się zrobiła taka, powiedziałbym, no może nie zimowa jeszcze, ale slip wyrównany troszeczkę, łagodniejszy będzie odjazd. Wykorzystany został niski stan wody do poprawy slipu. Dobrze. No i proszę, jeszcze nawet łódeczki stoją. Lepszy był. Beton już jest w połowie zanurzony, a było tylko do tego rogu, który jest w wodzie. No, to uciekamy. Zimno, zimno. W samochodziku już ciepło. Zane. Możemy uciekać. Pamiętaj, że w Golesach staniemy. No. Wiesz, tak?